Dzień dobry, panie sędzio. Ja tu mam taki czarny humor i sobie żartuję, jak słyszę od wydawcy, będziesz miał tuleję, wywiad. To ja mówię, a przyjdzie, czy go zatrzymają? I tak wiem, że dla pana to może być nieśmieszne, ale... Znaczy, w sensie, czy będzie pan na wolności? Na razie mam immunitet, tak. Więc... Więc okej, okay. A później to się zobaczy. Ahoj, przygoda. Ahoj, przygoda. Zanim o panu... Tak jest. Chciałbym zadać pytanie, jak to jest możliwe w ogóle ogarnąć umysłem 3000 postępowań rocznie? Bo średnia taka jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie na jednego sędziego. Sądy rejonowe zawsze były najbardziej obciążone. Ale 3000 spraw? To jest w ogóle jakaś makabra. No jest to olbrzymia ilość. Pomimo tego, że sędziowie wydają coraz więcej orzeczeń z roku na rok, tych spraw jest mnóstwo. Robią się zaległości. No ale to jakby wynika z tego, że decydenci nie koncentrują się na tym, co istotne, czyli na usprawnieniu tych postępowań, tylko na czymś zupełnie innym. Natomiast sędziowie rejonowi rzeczywiście są po prostu zawaleni robotą, są przepracowani i to jest prawdziwy heroizm, to co oni tam robią. Ale czy człowiek jest w ogóle w stanie rzetelnie przebadać te sprawy, którymi się zajmuje, zorientować się w nich? Myślę, że metodyka pracy sędziów rejonowych, przynajmniej to wyglądało tak wtedy, kiedy ja byłem rejonowym, no to wygląda tak, że oczywiście to nie jest tak, że jednocześnie sądzi się 3000 spraw, tylko wyznacza się te sprawy po kolei na wokandę. W pierwszej kolejności sprawy, które są aresztowe, zagrożone przedawnieniem. Także myślę, że taki sędzia na biegu to ma kilkaset spraw, co i tak jest ilością po prostu olbrzymią i rzeczywiście trudno to opanować. A czy nie jest tak, że to jest zaczyna się działanie z automatu i że tutaj... Wierzę, że nie. Ale że... jak fizycznie to ogarnąć? Jak ja dzisiaj przeczytałem te 3000 postępowań, ja rozumiem, że ich poziom skomplikowania jest różny, ale jednak no to jest liczba, która przeraża. No jest to przerażająca liczba. Czas pracy sędziego nie jest jakoś normowane. My nie pracujemy od 8 do 16, więc uzasadnienia sędziowie zawsze pisali po godzinach czy w weekendy. Akta czyta się w pracy. Albo ich nie można wynosić, albo te sprawy mają taką objętość, że człowiek fizycznie nie jest ich w stanie przenieść. Sędziowie mają też dyżury w weekendy. Nie wiem. No, na tym polega ta służba. A pan w sądzie okręgowym rocznie ile ma postępowań? W sądzie okręgowym tych spraw jest znacznie, znacznie mniej, że takich spraw K, czyli spraw, gdzie jest akt oskarżenia, które muszę wyznaczyć na wokandę, to jest kilkadziesiąt. Mhm. Rocznie? Tak. To są oczywiście sprawy obszerniejsze od tych rejonowych, bo te rejonowe, no to z reguły to są sprawy jedno, dwu, kilkutomowe, natomiast sprawy w sądzie okręgowym liczą kilkaset, a niekiedy po kilka tysięcy tomów. Jeden tom to jest 200 kart, jedna karta, dwie strony. Widziałem pana takie zdjęcie z gazety To jest właśnie wyborczej. Kawałek jednej ze spraw, która... Ja tylko piszę, pan sędzia siedzi przy takim niewielkim stoliku i jest zastawiony dookoła teczkami z akta sprawy, tak? Jednej sprawy? To jest kawałek jednej ze spraw. Takie sprawy trafiają do sądu okręgowego. Nawet fizycznie nie ma już szaf, żeby gdzieś je trzymać, więc do tego stoją tak po prostu jak tam na tym zdjęciu? Są przeznaczone do tego pokoje narad, gdzie to był akurat pokój narad. Pokój narad jest zastawiony tymi papierami. A tam się mieścił pan już pewnie nikt więcej? No tak. To znaczy, no, tam są te akta, stolik, togi, pokój narad. Jeśli jest jakaś narada nad orzeczeniem, to po prostu sędziowie jakoś się tam mieszczą i tyle. Nie ma gdzie składować tych papierów. No i jak pan sobie radzi w takiej codziennej pracy? Jak wygląda taka organizacja, żeby te kilkadziesiąt spraw rocznie tak obszernych poprowadzić? Mamy oczywiście limit iluś sesji w miesiącu.
od kilku do kilkunastu, ale z reguły na sędziowie mają tyle tych spraw, że tych wokant jest więcej. Problemem w Warszawie jest sekretariat, to znaczy nie mamy obsady. Dlaczego? Pracowniczej. Płace dla pracowników sądów, mówię o urzędnikach, nie są wysokie. Na duże miasta to jest żadna atrakcja i po prostu oni wolą pójść do spokojniejszej, lepiej płatnej pracy. Czyli tutaj rozumiem, na przykład jest pole do działania, jeśli chodzi o poprawienie jakości pracy sądów. Jasne. Tak? Nie mamy wystarczającej ilości urzędników, nie mamy wystarczającej ilości asystentów. No jeśli jest w wydziale, nie wiem, powiedzmy, 5 protokolantów, no to wiadomo, że w tym wydziale nie odbędzie się dziennie więcej niż 5 sesji, bo nie będzie miał kto ich protokołować, zapisywać. A nie można by było, bo w większości sal już jest możliwość nagrywania, prawda? Tak się odbywa w postępowaniu cywilnym. W postępowaniu karnym nie nagrywamy tych rozpraw. Też musiałby być jakiś choćby skrótowy protokół. Poza tym nie wiem, czy również to nagrywanie rozpraw to w sprawach karnych nie wydłużyłoby tego postępowania. Albo by było wracanie do tych nagrań. Tak, no sąd odwoławczy musi jakoś zweryfikować to postępowanie dowodowe, które się toczy w pierwszej instancji, więc nie wiem, czy by to odsłuchiwał wszystko. Ach, rozumiem, że mogłaby być komplikacja kolejna. Tak, tak, mogłoby być. Czyli nie ma protokolantów. A o ile mógłby tak organizacyjnie? Przepraszam, że o to pytam, ale myślę, że dla naszych też widzów jest to szalenie interesujące, bo gdy narzekamy na to, że sądy działają zbyt wolno, no to jest taki utarty już slogan. Natomiast pan tutaj bardzo szczegółowo opisuje pewne procesy. Ile, gdyby były pensje dla tych urzędników sądowych, którzy są potrzebni, aby pomagać sędziemu w jego pracy, czy niezbędni w ogóle. I gdyby były pieniądze, to ile na przykład, bo pan mówił dzisiaj, że 5 rozpraw jeśli jest w jednym czasie może się odbywać. A ile mogłoby się odbywać w jednym czasie? No podejrzewam, że jak w wydziale jest 10 sędziów, no to oni mogliby. Czyli dwa razy szybciej samym, by się tak, w tym samym czasie po prostu sądzić. Gdyby była obsługa, pełna obsługa sekretariatów. Proszę pamiętać o tym, że rolą urzędnika sądowego jest nie tylko jakby protokołowanie, ale on później musi wykonać zarządzenia, które zapadają na rozprawie, czyli powzywać świadków na kolejne terminy, wysłać mnóstwo innych pism. Taki urzędnik no też ma bardzo odpowiedzialną pracę, bo w sądach karnych, jak sąd wydaje postanowienie o uchyleniu aresztu, no to urzędnik wystawia stosowne dokumenty. Od niego właściwie decyduje. Oczywiście, że tak. Jeśli on coś zrobi źle, jeśli o czymś zapomni, no to osoba może po prostu nie odzyskać wolności, przesiedzieć. Prace są żałosne. Urzędnicy. Płace są. Tak, bo ja zrozumiałem pracę. Nie być może tak, pan. Bo ja tak powiedziałem. Płace są żałosne. Na urzędnikach ciąży nie tylko. Ciąży po prostu olbrzymia odpowiedzialność. Mają mnóstwo roboty. Więc to nie jest żadna fajna, atrakcyjna praca, tak podejrzewam. Ciężko zatrzymać doświadczonych pracowników. No zobaczymy, jak to będzie. Bez urzędników tak naprawdę sądy nie funkcjonują. Bez sędziów też nie. Bez sędziów póki co też nie. Co znowu prokuratura ma do pana, panie sędzie? Że chcą panu uchylić immunitet. Tak. I postawić zarzuty. Jasne. No, sprawa dotyczy wydarzeń z tak naprawdę wszystko się zaczęło w grudniu 2016 roku, kiedy było to słynne posiedzenie Sejmu w sali kolumnowej. Nad budżetem. Nad budżetem. Posłowie opozycji złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura zakończyła to postępowanie, uznając, że wszystko, co się działo w sali kolumnowej, było ok. Posłowie od tej decyzji odwołali się i sprawa trafiła do mnie. Wyznaczyłem posiedzenie. Takie posiedzenia
są niejawne, ale sąd może zadecydować po pierwsze, że są publiczne, a po drugie, że może mogą w nich wziąć udział media. I tak też się stało w tej sytuacji. I mogą upublicznić, co się wydarzyło. Oczywiście, że tak. W posiedzeniu brała udział pani prokurator, która prowadziła to postępowanie przygotowawcze, czyli jakby była zorientowana, co jest w aktach sprawy. Zapytałem się na posiedzeniu, poprosiłem o stanowisko strony. Pani prokurator nie oponowała. Mówiąc krótko, zgodziła się. Tak, oczywiście, żeby... że tak. Zgodziła się. Z drugiej strony też temat był, wydaje się, interesujący dla opinii publicznej. Przecież wszyscy żyliśmy w grudniu 2016 tym, co się działo dokładnie w Sejmie. Tak. No i posiedzenie odbyło się transparentnie, co też chyba jest zgodne z postulatami partii rządzącej. Ja przyznałem rację odwołującym się. No i wiadomo było, że nagle zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie przekroczenia uprawnień przeze mnie. Ono trwało blisko 2 lata. I zaowocowało wnioskiem do Izby Dyscyplinarnej skierowanym przez prokuraturę właśnie o podjęcie uchwały o pociągnięciu mnie do odpowiedzialności karnej. Czyli Izba Dyscyplinarna, nie sąd, musi rozstrzygnąć o uchyleniu, krótko mówiąc, immunitetu. Izba Dyscyplinarna, która nie jest izbą nie dyscyplinarną, znaczy jest źle wybraną izbą dyscyplinarną. Tak, no nie jest sądem. Według sądu orzeczenia 3 izb Sądu Najwyższego. Tak, tak. I jakby, no, nikt nie miał wątpliwości od początku, że... I pan się nie wybiera. No. Nie wybieram się, nie mam zamiaru uczestniczyć. Kiedy? 20 marca o 9:00. Będę na pewno pod Sądem Najwyższym, pod budynkiem. Natomiast rzecz jasna, nie mam zamiaru brać udziału w jakimś procesie kiblowym, zamkniętym dla publiczności, prowadzonym przez niesędziów w niesądzie. Nic z tego. Jeśli ta izba dyscyplinarna, czyli quasi sąd, podejmie decyzję o uchyleniu pańskiego immunitetu, to co panu dalej grozi? Więc oczywiście w tym momencie tracę tę sędziowską tarczę. Tak naprawdę immunitet sędziowski to nie jest własność sędziego, tylko jak widać na moim przypadku, to jest własność obywateli, bo między innymi immunitet służy temu, żeby sędzia nie miał poczucia zagrożenia, rozstrzygając jakąś sprawę. Obywatel, idąc do sądu, musi być przekonany, że stanie przed niezawisłym sądem. Że sędzia ma ochronę i... Sędzia ma ochronę, niczego się nie obawia. System jakby zawiódł. Nie trzeba dużo czasu, żeby sędziego pozbawić tej tarczy. Więc tak, prokurator stawia zarzut. Ile panu grozi? Do 3 lat pozbawienia wolności. No ale generalnie już jestem w tym wieku, że człowiek ma poczucie, że ten czas bardzo szybko płynie, więc liczę na to, że te 3 lata jakoś upłyną. Mówiło się 2 lata jak dla brata, ale 3 lata jak dla brata też będzie się rymowało. Jasne. Też uchylenie immunitetu wiąże się z zawieszeniem sędziego. Czyli no, zostanę odsunięty od orzekania. A pensja? Pensja zostanie obniżona. Także no, do tego 20 marca staram się jakoś zagęścić ruchy, pokończyć te sprawy, które mam zaczęte i które da się w takim terminie zakończyć. W środę mamy jakieś usiłowanie zabójstwa, więc mam nadzieję, że przynajmniej w tej sprawie to będzie ostatni termin, no a później zobaczymy. Później może spotkam się z moimi oskarżonymi, już dzisiaj pewnie skazanymi, może w którejś z jednostek penitencjarnych. No tak, jest taka możliwość. Jest taka możliwość. Panu chcą postawić zarzuty, panie sędzio, w związku z ujawnieniem materiałów z postępowania przygotowawczego.
sprawy, którą żyli wszyscy, sprawy, mm-hmm. która była publiczna, w której prokurator sama nie miała nic przeciwko temu, aby uczestniczyła, żeby to postępowanie, które miało rozstrzygać, żeby odbyło się w sposób jawny. A z drugiej strony mamy na przykład taką historię, gdzie służba specjalna CBA publikuje materiał tajny z podsłuchów w sprawie, która też się toczy w prokuraturze. Czyli jak rozumiem, to też jest materiał, który można zaliczyć do materiału wchodzącego w dokumentację, jeśli chodzi o postępowanie przygotowawcze. Tak, oczywiście. Bo tam nie ma jeszcze aktu oskarżenia. Wydaje się, że jednak jeśli ujawnienie czegoś jest poważniejsze i z większą stratą dla jakiegoś śledztwa, to jednak ujawnienie podsłuchów byłego prezydenta, jego żony, osób tam zamieszanych. Jak pan na to patrzy? Oczywiście organ, który prowadzi postępowanie, może decydować o tym, czy materiały zostaną ujawnione, czy też nie, ale oczywiście powinien mieć przede wszystkim na uwadze cel tego postępowania, dobro tego prowadzonego śledztwa. Wydaje się, że ujawnienie materiałów z postępowania, które jest w toku, tak jak w przypadku byłego prezydenta, może budzić wątpliwości, ale doszliśmy takich czasów i żyjemy w takim kraju, że te filary demokracji jakoś się chwieją od jakiegoś czasu. No jest raport Stowarzyszenia Justitia, też wstrząsający, pokazujący skalę presji wywieranej na środowisko sędziowskie. Bardzo, bardzo ciekawy raport. Podsumowuje to, co się wydarzyło w naszym kraju od 2015 roku. Dostępny jest w wersji elektronicznej również na stronach Justicji. Jest wersja polskojęzyczna i po angielsku. I pokazuje jakby oczywiście nie tylko tych sędziów, którzy są na celowniku władzy, ale przedstawia sylwetki tych sędziów hańby. Myślę, że należy tak robić, żeby coś nam nie umknęło kiedyś, że trzeba opisywać to, co się dzieje, takie działania, które są sprzeczne z jakimikolwiek zasadami, które niszczą praworządność. To jest rzeczywiście kilkusetstronicowa książeczka. Smutny obraz. Smutny obraz i myślę, że to też będzie jakiś dokument, który za ileś lat będzie przywoływany i będzie pokazywany, jak deformowano wymiar sprawiedliwości. Chyba, że je przypominam, że tutaj cytując klasyka, czyli pana prezesa Kaczyńskiego, sądy są ostatnią barykadą. Jeśli ta barykada padnie, to może dożyjemy takich czasów, że taki raport nie będzie nigdzie dostępny, nie będzie w żadnej bibliotece, bo znowu pojawi się cenzura. Może w ogóle nie będzie bibliotek. Może pan będzie jeździł Na taksówce, jeśli... A nie w Onecie. Będą taksówki. Bo Onetu nie będzie. Bo nie będzie Onetu. Ale naprawdę ma pan aż tak czarne wizje? Więc tak, kiedy już od dłuższego czasu krzyczeliśmy, że to, co się dzieje w Polsce, to nie jest scenariusz Orbana, tylko Erdogana, to wszyscy zarzucali nam, że histeryzujemy, że jeśli mówimy, że niedługo sędziów będą wsadzać, że sędziowie są ścigani za orzeczenia nie tylko dyscyplinarnie, ale też już karnie, bo ten mój przykład, to jest postępowanie jakby karne. Tak, ostatnią taką historią, ale już wcześniej prokuratura potrafiła wszcząć postępowanie na przykład przeciwko sędziom ze Szczecina, którzy nie uwzględnili wniosku prokuratorskiego o zastosowanie aresztu. My mówiliśmy, to zmierza w kierunku Turcji, w kierunku jakichś wschodnich despotii. Ludzie się pukali w czoło. No i rzeczywiście mamy ewidentnie za orzeczenie, które nie spodobało się politykom partii rządzącej,
wzięli się za sędziego. Co będzie dalej? No, prokuratura stawia zarzuty zawsze po to, żeby doprowadzić do skazania. Przestępstwa, które są zarzucane... Chyba, że wykorzystuje się ją do zastraszania. Okej, to oczywiście też może spowodować taki efekt właśnie mrożący w środowisku prawników. No ale prokuratura stawia zarzuty po to, żeby kogoś skazać, a przestępstwo jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli są prokuratorzy, którzy są gotowi stawiać zarzuty bez jakichkolwiek przesłanek winy, niewykluczone, że zdarzą się sędziowie, którzy orzekną karę na zamówienie. Myśli pan o odejściu z zawodu? Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Sędziowie walczą do końca. Także nas można tylko usunąć z zawodu. Mówię to nie po to, żeby... To nie jest tak, że my bronimy tego żłoba, jak nam się zarzuca. Że tylko, kasta. Tak, że kasta broni swoich koryt. Nie, no to walczymy do końca, to by było tchórzostwo, zrezygnowanie. Poza tym państwo, politycy mają takie instrumenty, że co widać na moim przykładzie, że naprawdę w każdym momencie mogą sędziego, który myśli niezależnie, niezawiśle, usunąć. Więc walczymy do końca. Ale naprawdę nie przyszło panu ani przez sekundę do głowy, że ach, po co ci to? To znaczy tak, no, pełniąc służbę sędziowską, to jest służba sędziowska, służba. Służba dla obywateli, tak naprawdę. No to nie wolno dezerterować, no. Walczymy do końca, no. Tak jak lekarz nie może zostawić pacjenta i uciec, bo się boi, że złapie jakiegoś wirusa. Tak jak policjant nie może okazać się tchórzem, tym bardziej sędziowie nie mogą pękać. I my nie pękamy. I bardzo dobrze powiem od siebie, bo nie było... Byłoby bardzo źle, gdyby, no tutaj się zakrzywowało, przepraszam bardzo, gdyby ten stan sędziowski w całości jakoś uległ pod tą presją polityczną, bo to by się odbiło na nas wszystkich, obywatelach, bo zniknęłaby gwarancja niezależności i niezawisłości sędziowskiej. I mam nadzieję, że te dwie rzeczy będą obronione. Czego panu, sobie, ale przede wszystkim naszym widzom życzę. Dziękuję i cieszę się, że pan tak mówi i mam nadzieję, że tak mówią i myślą inni obywatele i że będą nam dawali wsparcie. Dziękujemy wam. Ja tylko przypomnę, 20 marca pan sędzia Igor Tuleja będzie czekał przed Sądem Najwyższym na decyzję quasi Izby Dyscyplinarnej w jego sprawie. Więc jak ktoś chce przyjść i dołączyć, to ja zapraszam tak jakby od siebie w ogóle tutaj. A pan sędzia pewnie nie będzie miał nic przeciwko temu, jeśli pojawią się osoby wspierające go. Będzie mi bardzo miło, chociaż może brzmi to dziwnie. Dzięki panie sędzio. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.